Oczywiście, Jacek Sobola, witam Państwa. Jest wtorek, 11 maja, 20:29. Minęła, jesteśmy na żywo. +507 964 253. Nie, tak patrzę, że ładny zachód słońca nawet jest nad tak zwaną Polską Centralną. 507 964 253. Proszę Państwa, dzisiaj jest wtorek, jutro środa, w środę w kioskach wiadomo co. I w najnowszym tygodniku Gazeta Polska, za chwilę Państwu pokażemy okładkę, polecamy szczególnie ten temat właśnie okładkowy, ataki na Orlen za pieniądze z Niemiec. Kto stoi za atakującymi organizacjami, o tym pisze Grzegorz Wierzchołowski. Trzy tak zwane w cudzysłowie niezależne organizacje dziennikarskie atakujące PKN Orlen za przejęcie od Niemców koncernu Polska Press i za rzekome czystki wśród pracowników finansowane są z pieniędzy niemieckiego rządu, tak ustaliła Gazeta Polska. Czwarta z organizacji, która podpisała się pod antyorlenowskim oświadczeniem promowanym w Polsce przez niemiecko-szwajcarski portal Onet.pl, sponsorowana jest przez Komisję Europejską i Europarlament. Co poza tym w numerze? Kulisy nowego politycznego sojuszu, o którym pisze Piotr Lisiewicz. W czasie, gdy przeciwko Władimirowi Putinowi występuje wiele państw Europy, w Polsce zawiązał się sojusz polityków mających najwięcej na sumieniu, gdy chodzi o uległość wobec rosyjskiego prezydenta. PSL, odpowiadający za katastrofalny kontrakt gazowy z Rosją, podpisany przez wicepremierów Waldemara Pawlaka i Igora Siecina, rozpoczął współpracę z Bronisławem Komorowskim po Smoleńsku. Do 2014 roku głównym orientownikiem ocieplania stosunków z Rosją, rozmowy z Komorowskim w tej sprawie prowadził czynny polityk niebędący członkiem PSL-u. Tak ujawnia nasze źródło w PSL-u. Szczegóły znajdą Państwo w tekście Piotra Lisiewicza. Senat hamulcowym planu odbudowy. Po tym jak Sejm przyjął ustawę o ratyfikacji Funduszu Odbudowy, sprawę rozpatrzy Senat. Żeby wstrzymać proces, marszałek Tomasz Grodzki zapowiada zgłoszenie do liczącej 56 wyrazów ustawy szeregu poprawek, w tym kwestii prokuratury europejskiej. Jednak czas jest potrzebny do przegrupowania sił i policzenia szabel w Senacie, informuje Jacek Liziniewicz. No i jeszcze o tym, że Hołownia się bierze za samorządy. Wśród samorządowców ze środowiska Platformy rośnie niepewność co do politycznej przyszłości, a struktury Platformy słabną. Sytuację próbuje wykorzystać Szymon Hołownia. Część działaczy może się zastanawiać, czy Platforma w obecnej kondycji jest w stanie zagwarantować im przynajmniej dotychczasowy stan posiadania oraz odpowiednie wyniki wyborcze. Tak mówi profesor Rafał Chwedoruk, politolog. Więcej na ten temat w tekście Huberta Kowalskiego. Łatwo nas będzie znaleźć po tej okładce ze znakiem Orlenu jutro w kiosku. Serdecznie z całego serca Państwu ten najnowszy numer tygodnika polecam. Ja znalazłem w Kulturze Liberalnej, nie w tygodniku, w Kulturze Liberalnej znalazłem dosyć interesującą analizę polityczną i nie tylko polityczno-historyczną Bartłomieja Sienkiewicza, poseł Platformy Obywatelskiej, były minister Bartłomiej Sienkiewicz, powiedział coś takiego, co moim zdaniem wymaga zacytowania. Żyliśmy w kraju jednej gazety, jednej telewizji i jednego prezydenta. To były lata 90. One odcisnęły się niesłychanie silnym piętnem wśród pokolenia, które w tej chwili ma lat 50. Było pokoleniowym doświadczeniem zbiorowego wykluczenia. I ten resentyment, który bardzo często teraz znajdujemy po stronie narodowych populistów i z którym się spotykamy w Polsce, bardzo często ma źródło właśnie w tych latach 90. To był wielki błąd. Tak mówi Bartłomiej Sienkiewicz, przypominam. I teraz pytanie, na ile to był błąd polityczny, a na ile to był błąd pewnej warstwy inteligenckiej w Polsce, która chciała miękkimi narzędziami stworzyć bezpieczny świat, w którym de facto tylko ich racje mają monopol. To jest w pewnym sensie grzech środowiska Gazety Wyborczej, której ówczesna potęga była nie do wyobrażenia dla współczesnych obserwatorów sfery publicznej. Za tym poszła część klasy politycznej, m.in. Unia Wolności. W tej sferze świetnie odnaleźli się i wybielali postkomuniści. Stworzył się pewien mechanizm, który temu sprzyjał. To jest wywód Bartłomieja Sienkiewicza o latach 90. No ale przecież proszę sobie przypomnieć, jak wyglądały ostatnie wybory do Parlamentu Europejskiego. Kto tam wziął na listę tych wszystkich Cimoszewiczów, Millerów i resztę tej bandy. Przed pierwszym zwycięstwem Dudy, to zdaje się sugerować Bartłomiej Sienkiewicz, to nie był kraj jednego dziennika telewizyjnego? No jakoś tak mi się nie wydaje.
No więc to nie jest, proszę Państwa, tak naprawdę o latach wyłącznie 90., o początku tych lat. Ja się zgodzę z jednym, że faktycznie co do... No jest taka różnica, tak, co do Gazety Wyborczej, że na początku lat 90. to jej pozycja była zdecydowanie inna niż w tej chwili. Ona bardzo osłabła. Ale tak poza tym, no to czegoś tutaj zdajemy się nie zauważać, panie Sienkiewicz. To zostawiam państwu do osądu. Znalazłem bardzo interesującą również wypowiedź kandydata na prezydenta Rzeszowa. 9 maja, jak państwo doskonale wiedzą, Rosjanie świętują Wielki Dzień Zwycięstwa w wojnie ojczyźnianej nad hitlerowskimi Niemcami. Cały świat to świętuje dzień wcześniej, 8 maja. Natomiast 9 maja państwa europejskie świętują Dzień Europy. No i tego dnia z okazji do promowania swojej kandydatury skorzystał właśnie kandydat totalnej opozycji Konrad Fiołek. Pojawił się na rzeszowskim rynku w otoczeniu jakże unijnych flag. Przekonywał mieszkańców, że Rzeszów, no prawie jak Poznań, Wrocław, Gdańsk albo ja wiem, co najmniej Danciś. Tam Gdańsk powiedziałem? A no właśnie, to się przejęzyczyłem. Jak Warszawa, okej. Jest miastem otwartym, tolerancyjnym, zawsze w najważniejszym nurcie Europy, tak mówił Fiołek. No i mówił, że dzięki Unii Europejskiej mamy tu w Rzeszowie nie tylko środki finansowe, ale przede wszystkim ten przekaz, że jesteśmy jedną wielką europejską rodziną. Jedna z pani obecnych tam na rynku w Rzeszowie zapytała Konrada Fiołka o to, czy powiedział, że woli flagę Unii niż Polski. Zresztą bardzo uprzejmie proszę obejrzeć ten krótki film, posłuchać, jak kandydat opozycji odpowiedział na proste pytanie zadane przez tę niewiastę. Uwaga, Telekino, bardzo proszę, prosto z Rzeszowa, Konrad Fiołek, kandydat totalnej opozycji. Pan właśnie powiedział, że woli flagę Unii niż Polski. Tak, powie pani, to zbiorowość, fantastyczna zbiorowość, jest mnóstwo pozytywnej energii i mnóstwo... Woli pan flagę Unii niż Polską? To z tym złego. No oczywiście, że tak. I to jest ta odpowiedź, która na pewno panu pomoże zostać prezydentem. Oby nie, no ale... Pan Sławomir z Lubina jest z nami. Kłaniam się, pan Sławomir. Dobry wieczór. Halo. Jest jeszcze Lubin, czy zburzyli już? Chyba nie ma pana. Ale był. No więc proszę państwa, tak odpowiada kandydat totalnej opozycji na proste pytanie, czy flaga Unii, czy flaga Polski. No oczywiście, no po co nam flaga? Jest flaga w Berlinie. Przecież by wystarczyła. O, jeszcze mam taką informację, też bardzo ciepłą i gorącą. W telewizji TVN24 zaprezentowano 29-latka, który wyzdrowiał z COVID-19. W całej tej sytuacji, proszę państwa, nie byłoby nic nadzwyczajnego, no bo tam co jakiś czas pokazują nam takich ozdrowieńców. Gdyby nie to, że spośród ponad 2,5 miliona, bo już ich tylu jest, tych ozdrowieńców, TVN24 nie pokazał akurat uśmiechniętego jegomościa przebranego w taką charakterystyczną koszulkę z tymi 8 gwiazdkami, co to wiemy, co one oznaczają, tak? Że jechać PiS. Jeden z internautów wyśledził, że ów mężczyzna tak ubrany to jest pan Mateusz Rambacher. I pan Mateusz Rambacher ma na przykład zdjęcie z samym Rafałem Trzaskowskim, występował z banerem kandydatki na prawdziwą prezydent Małgorzatą Kidawą-Błońską. Cała sytuacja w ogóle wywołała dużą falę komentarzy, jak to zawsze w internecie. Szczerze powiem, że ja nie rozumiem tego oburzenia, dlatego że
No, rozumując logicznie, ja rozumiem, że elementarna logika to nie jest coś, co wszystkim jest bliskie, ale rozumując logicznie, facet wyzdrowiał dzięki PiS-owi. No, skoro przy życiu trzymała go nie pamięć o bliskich, tylko ta taka nienawiść do PiS-u, prawie tak skoncentrowana, skondensowana jak u Frasyniuka, no to dziennikarz go raczej powinien pytać, kiedy on na kolanach ruszy teraz na Nowogrodzką, żeby podziękować za ten cud ozdrowienia. No ale wiadomo, że ci z TVN-u tam z logiką akurat. Jest pan Sławek, tak? Pan Sławek z Lubina. Panią się, panie Sławku. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór, słucham pana. Panie redaktorze, mnie nurtuje jedno pytanie. Oglądam codziennie Republikę. Nurtuje mnie jedno pytanie. 6 lat rządów pana Ziobry i nic się nie dzieje. Nawet pan Ziobro nie pan potrafi... Pan o sytuacji w sądach? Mówię, nie dość, że co to... Sędziowie się śmieją. Śmieją się z nas, śmieją się z Ziobry, śmieją się z rządu. Ziobro nawet nie potrafi dobrze zaaresztować Gertycha. Teraz Balcerowicz wygaduje takie brednie, zamiast siedzieć w więzieniu już dawno razem z Wałęsą. Ja nie wiem, co się dzieje. No, jestem przerażony, jestem stary facet, mniej już zostało tam już, można klepsydro odwracać. No, ale naprawdę, jestem przerażony, panie doktorze. Dzięki. Już tłumaczę, jak to dzisiaj było z tym Ziobrą. Kłaniam się, pozdrawiam, wszystkiego dobrego, dużo zdrowia i spokojnie, jeszcze trochę się pan pomęczy z nami. Bardzo często rozmawiamy, proszę państwa, o sądach, czyli o tej reformie wymiaru sprawiedliwości. Dzisiaj w Radio Plus kilka słów powiedział na ten temat wicemarszałek Ryszard Terlecki. Powiedział tak, dokończenie tej reformy jest jeszcze przed nami. To jest problem podstawowy, bo wymiar sprawiedliwości musi funkcjonować sprawnie i bezstronnie. W tej chwili tak nie jest i mamy do czynienia z niedobrą sytuacją, niewielkiej wprawdzie, ale jednak części środowiska sędziowskiego. Nie może być tak, że mówimy o demokracji wtedy, gdy mamy do czynienia z łamaniem prawa przez część aparatu sędziowskiego. Zapytany wicemarszałek Terlecki o to, czy obecne rozmowy koalicyjne sprawią, że reforma zostanie dokończona, powiedział, to niestety nie powiodło się w takim zakresie, w jakim oczekiwaliśmy. To nie jest oczywiście wina rządu, tylko wina rozmaitych okoliczności, w tym także niestety słabo przygotowanych ustaw ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości. Na uwagę, że to jest mocne oskarżenie, wicemarszałek Terlecki doprecyzował, że jeżeli trafiały do Sejmu projekty, do których my sami musieliśmy wnosić potem dziesiątki poprawek, to świadczy o tym, że nie były dobrze przygotowane. Pan minister Ziobro panu marszałkowi odpowiedział na te zarzuty przedstawione przez wicemarszałka Terleckiego Zbigniew Ziobro podczas konferencji prasowej w Ministerstwie Sprawiedliwości i mówił między innymi minister Ziobro tak. O ile wiem, to te projekty, które powstawały w Ministerstwie Sprawiedliwości, przechodziły przez całą ścieżkę legislacyjną w ramach prac rządu i ostatecznie stały się projektami rządowymi popieranymi przez rząd PiS, przedstawionymi przez premiera wszystkich ministrów po przyjęciu przez Radę Ministrów jako bardzo dobre projekty, więc to jest w tym sensie pewna zmiana stanowiska wobec projektów rządowych przygotowanych ostatecznie i przedłożonych przez Radę Ministrów po wielomiesięcznych pracach nad tymi wspólnymi projektami. W tym sensie oczywiście nie mogę podzielić tego poglądu wicemarszałka Terleckiego również dlatego, że organa europejskie, jak i środowiska sędziowskie, ale przede wszystkim organa europejskie, które kwestionują te reformy, nie kwestionują spraw legislacyjnych, tylko kwestionują sprawy zasadnicze, jeżeli chodzi o kierunek zmian proponowanych w tych projektach. Jednocześnie Ziobro stwierdził, że wiele poprawek, czasami legislacyjnych, czasami merytorycznych, do projektów rządowych czy poselskich przedstawianych przez PiS jest popierana przez Solidarną Polskę, co nie oznacza, że są to projekty wadliwe. Proszę sprawdzić. Naprawdę są projekty, co do których naprawdę było mnóstwo poprawek zgłaszanych. Czasami jest to wynik kompromisu zawieranych z opozycją i uwzględniania głosu też środowisk prawniczych, które biorą udział w procesie legislacyjnym i takich projektów jest tysiące. Spór idzie o kierunek zmian. Podkreślił Ziobro następnie, że w kwestii reformy sądownictwa mieliśmy do czynienia też z projektem rządowym,
jednak na etapie prac sejmowych i ten projekt wzbudził zasadniczy opór ze strony środowiska sędziowskiego, ale przede wszystkim opozycji i organów europejskich z uwagi na kierunek zmian i z tego powodu ta reforma została zatrzymana. Skoro marszałek Terlecki był uprzejmy tak sprawę przedstawić, to przypomnę, że Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało 4 projekty ustaw. 2 z nich zostały zawetowane przez prezydenta. Chodzi o ustawę o Sądzie Najwyższym i KRS. I następnie prezydent przedłożył swoje własne propozycje ustaw w tym zakresie, czyli ustawę o Sądzie Najwyższym i KRS, które zostały przez Sejm uchwalone. To są projekty dzisiaj już autorstwa prezydenta, o tym niektórzy zapominają, które myśmy oczywiście poparli, tak powiedział Ziobro. I podkreślił, że jego zdaniem protesty ze strony Unii Europejskiej dotyczą kierunku zmian, jakie podejmują polskie władze. Spór idzie o kierunek zmian i dziwię się, że pan marszałek tego nie zauważa. No cóż, mili drodzy, szanowni, kochani państwo, to jest tak, że ja mam takie wrażenie, nie mogę się mylić, że generalnie to Polacy mają to w nosie, bo Polacy by chcieli tej reformy w miarę sprawiedliwości i tyle. To jest rzecz bardzo ciężka do przeprowadzenia. Pan Stanisław czeka, przepraszam najmocniej. Pan Stanisław Chrzanowa? No, czekam. Słucham pana, dobry wieczór. No, dobry wieczór, panie Jacku. Republika. Rozłączyło się coś. Nic się nie rozłączyło, ja pana słyszę. Aha, to chciałem takie pytanie zadać, panie Jacku, bo bardzo szanuję Republikę, pana też i prowadzącą grupę Telewizję Polską, TVP 1 i TVP Info. I chciałbym takie pytanie zadać, bo Trzaskowski powiedział, że wybudował tyle szpitali w Polsce i do którego szpitala miałbym się udać. Przeszkadzają mi, bo to jest grupa ludzi, na ulicy dzwonię. No. No. Dlaczego panu przeszkadzają? Kto panu przeszkadza? No, z ulicy ludzie. No, bo to z PO, to wie pan tu. Ale naprawdę chciałbym Trzaskowskiemu zadać takie kilka pytań. Tyle szpitali wybudował w Polsce. Widzę pana teraz. I tyle... Współczuję. 19 szpitali wybudował. I okłamuje Polskę, mnie. A jeszcze Kopacz. I niech pan przypomnie sobie, jak przekopała to. No. Dobrze, panie Stanisławie, kłaniam się, pozdrawiam serdecznie. Za chwilę tam wyślemy specjalną grupę z pochodniami do tego Chrzanowa, żeby tam się uspokoiło na tych ulicach, bo panu przeszkadzają chyba rzeczywiście. Proszę pana, jeżeli chodzi o Trzaskowskiego, jego udział w historii jest jeszcze tak do końca nieznany, ale on sięga czasów moim zdaniem pierwszych piastów co najmniej. Biorąc pod uwagę to, ile to będzie do opisania, to te dzieła dopiero się piszą, one powstaną. To nie jest tylko kwestia tych ostatnich szpitali i tej pandemii, to o czym pan wspominał, zasługi Trzaskowskiego dla Polski, dla Europy Wschodniej, Centralnej, być może również dla całego kontynentu są zdecydowanie większe niż to do tej pory było mówione. Ja myślę, że dajmy sobie czas tym Trzaskowskim. Chłopak się rozwija, mówi coraz więcej. Nie przeszkadzajmy, naprawdę. To by było tyle w części pierwszej. Serdecznie państwa zapraszam na drugą. Widzimy się już za moment.